dobry, dzisiaj mam krówki, ale nie o krówkach będzie sonda. Będziemy pytać mieszkańców Cieszyna, co sądzą o Dniu Kobiet. Czy jest potrzebne, komu jest potrzebne i jak jest obchodzone. Jaki jest najlepszy Dzień Kobiet, co należy robić, albo czy to święto w ogóle ma sens? Teoretycznie niekoniecznie ma sens. O, a dlaczego? A Dzień Kobiet powinien być każdego dnia. A jak najlepiej świętować tak każdego dnia? Co ma mężczyzna zrobić, żeby kobieta czuła się dobrze? Trudne pytania wam zadaję. Ma być sobą po prostu, bo jak jesteśmy z mężczyzną, którego kochamy, no to wystarcza to, że jest sobą. Myślę, że zawsze miło, jak dostanie się jakiegoś kwiatka albo coś dobrego. Zawsze jest to pretekst, żeby poświętować. Dzień Kobiet każda z naszych żon, tak? Mam, powinna mieć na co dzień i tyle. No wydaje mi się, że lubimy celebrować różne święta, tak samo jak z walentynkami teraz niedawno. Też sobie ludzie zadają pytanie, czy warto, czy nie warto i tak dalej. Że święta amerykańskie, nie polskie, że święty Walenty to patron tam osób chorych psychicznie i tak dalej. No ale czemu by nie, oczywiście. No nie wiem, przydałby się też Dzień Faceta, nie? Jak jest równouprawnienie, to równouprawnienie. A jak by pan obchodził taki Dzień Faceta, gdyby był? Ale myślę, że jest, tylko tak jakoś mało chyba wiemy o tym dniu, ale... W którymś tam dniu jest, jak jest Dzień Kota, jakiegoś tam innego, to chyba jest Dzień Faceta, nie? Powinien być, tak. Niektórzy obchodzą Dzień Kota i Dzień Faceta w jednym. A co by pan chciał, żeby taki Dzień Mężczyzny, jakby pan spędzał to tak dobrze, to jak? Żeby żona nie zrzędziła i tyle. No i wszystko. No właśnie, żona tej oburzona. To chyba Dzień Faceta ten pan ma cały czas, prawda? Bo pani nie zrzędzi. Nie, no raczej nie. Raczej nie. Każda kobieta zawsze coś tam, nie? Wie pan co, ja uważam, że Dzień Kobiety jest Międzynarodowy Dzień Kobiet, tak? Więc go nie ustanowili żadni komuniści, ani tam jacyś demokraci, czy coś. To jest ogólnie, więc moim zdaniem powinno być. No ja myślę, że kobieta jest codziennie kobietą, więc myślę, że codziennie każdej należy się w jakiś szczególny sposób jej to pokazać. A na przykład jak? Bukiet kwiatów, nie wiem, chwile spędzone sam na sam z ukochanym, z mężem, bo wiadomo, że dzisiaj człowiek jest zabiegany, więc myślę, że to jest chyba najważniejsze. No myślę, że fajne, to jest bardzo miłe święto dla każdej kobiety, kiedy dostaje kwiatki, coś fajnego, to jest zawsze dobrze. Czy ja wiem, czy w innej formie. Każda forma jest dobra. Jeżeli ktoś pamięta i jakiś dobry, nie wiem, dobre ciastko, dobry kwiatek kupi, czy coś miłego, to jest super. A żeby był taki sam, jak w ciągu roku? Dla pani każdy dzień w roku to takie święto. Chyba dla większości. No żeby, no tradycjami. Było kiedy się obchodziło i gdzieś się powinno obchodzić dalej to trzymać, tak jak to jest, było. A jak kiedyś obchodzono Dzień Kobiet? No w pracy się obchodziło. Pracownicy dawali tam jakieś pójczochy, kwiatki, jakieś słodycze. No i przy tym zawsze było jakoś impreza. To znaczy, prawdę powiedziawszy, zawsze byłam nieco sceptyczna, jeśli chodzi o Dzień Kobiet, bo to wydaje mi się takie wielkie halo, halo, akurat 8 marca, a potem różnie. Także najbardziej jestem za indywidualnym świętowaniem, żeby mąż żonie coś miłego, narzeczony, narzeczona i przyjaciel i tak dalej. Ale jakieś takie ogólne imprezy, taki zlot kobiet, to nie akurat, nie odpowiada. A jak pan obchodziłby takie święto kobiet codziennie? Nie wiem, no fajnie by było, jakby codziennie było tak, że jest jakiś szacunek dla żony, dla mamy, nie wiem, dla córki, dla wszystkich, że rozmawiamy ze sobą, mamy dla siebie szacunek i jakoś tak żyjemy ze sobą tak w porządku. A jak najlepiej obchodzić Dzień Kobiet? Co pan, jaki ma pan pomysł? No wydaje mi się, że najlepiej obdarować najbliższe osoby, najbliższe znane nam kobiety, czyli nie wiem, na przykład mamę, siostrę, babcię, przyjaciółkę, dziewczynę, kobietę czymś miłym, sprawić jakąś przyjemność, na przykład zafundować coś fajnego, zabrać gdzieś w jakieś fajne miejsce. Ma pan jakieś fajne miejsce? Może pan polecić? Tutaj w Cieszynie na przykład? No można do jakiejś fajnej kawiarni, restauracji, tutaj do Kornela na przykład. Też można na czeską stronę przyjść się do herbaciarni chociażby. Ale na przykład moja mamusia, to już są dawne czasy, ogromnie była zawsze szczęśliwa, że jest ten Dzień Kobiet, ponieważ w pracy dostawało się rajtuzy i kwiat i gościk, o, i to, i kawkę się działo się, czy herbatkę. I
ponieważ może wtedy mało kto tak indywidualnie swojej kobiecie coś miłego przygotował, to to było dla niej zawsze bardzo miłe wspomnienie tych lat, a są to już dawniejsze lata. 60. bym powiedziała. Jak powinien wyglądać taki dzień? W zakładzie pracy, tak, że akademia była, że jakiś kwiatek jakiś, to nawet ileś to by się dostawało. No. I to były dobre dni? Tak, to było dobre wspomnienia. To było takie neutralne, ale zawsze to coś. Coś miłego. Ja od mojego męża zawsze dostaję kwiaty i to jest najlepszy prezent, jak wiem, że z serca to. Powinno być w restauracji jakieś impreza, jakiś wieczór. Dawać prezenty komu? Kobieta. Mamie też pewnie. Tak. Mhm. A że? Jakaś kolacja przy świecach. Będzie pan tak świętował? No, postaram się. Jak mężczyzna o nich pamięta? I jakiś prezencik mały? Drobny pierścionek czy co? Nie, może być jakieś ciasteczko, kwiatuszek. I łańcuszek złoty. Nie. Bukietę kupić, posiedzieć wieczerze. Myślę, że fajne są takie spotkania dziewczyn, czy się zbieramy, idziemy, wychodzimy z tych naszych domów, od tych dzieci, idziemy się wyrwać, pogadać o ciuchach, kosmetykach, pośmiać się i to jest, uważam, super. Krówki za sądę rozdane i wiemy też, że niektórzy lubią Dzień Kobiet i potrafią obchodzić to święto tak, jak lubią.